ona i on. The Weekend w Radiu Opole przed momentem. No i pięknie, za moment nam się weekend rozpocznie, ale dzisiaj jeszcze piątek, godzina 18 minut po 9, a więc jeszcze przed nami dzień pracy. Oby ten dzień był jak najlepszy i tego życzymy naszym słuchaczom. Ale w naszym studiu już teraz doradca zawodowy, szkoleniowiec Małgorzata Kwiatkowska. Witamy panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. A zaprosiliśmy panią po to, żeby spytać, jak mądrze na zdrowie się kłócić. Czy to jest w ogóle możliwe? A między innymi o tym będzie pani mówiła w ramach festiwalu Energia jest w tobie, Festiwal Pasji w Opolu 28 stycznia. Już jutro. Więcej informacji na ten temat nieco później, no ale tak zacznijmy od początku. Rzeczywiście, czy to jest w ogóle możliwe, żeby kłócić się na zdrowie? Co to znaczy kłócić się na zdrowie? Ja państwa nie chcę w ogóle zachęcać do jakiejkolwiek kłótni, raczej do takiego miłosnego dialogu, do takiej komunikacji, żebyśmy jednak zawsze znaleźli porozumienie. Najważniejsze jest podejście, żebyśmy oboje wyszli po prostu zwycięsko, żeby była strona wygrana i wygrany. Ale raczej myśli się w takich kategoriach, jeśli ja wygram, to druga osoba przegra, prawda? A tu chodzi samo o to, słowo żeby... zwycięstwo już tak. Jest takie bardzo ukierunkowane na którąś ze stron. Dlatego nawet jeżeli są trudne sytuacje konfliktowe, musimy się skupiać na problemie, a nie na osobie. I przede wszystkim najważniejsze jest w komunikacji damsko-męskiej, żeby akceptować i szanować swoje odmienności. A te odmienności są bardzo znaczące. To znaczy przykładowo mężczyzna, ja tak trochę żartuję, jest jak jaskiniowiec, ale wcale tutaj nie chcę nikogo obrażać, ale po prostu mężczyźni bardzo często, dla nich wartością jest niezależność, spokój. Oni jak mają problem, muszą się wyciszyć, schronić się do takiego azylu męskiego świata, gdzie nie dochodzi świat kobiecy. Zgadzam się. Bo my kobiety jesteśmy atakowane w naszej głowie przez wiele emocji. Jesteśmy ukierunkowane na relacje, na emocje. I mężczyzna wciąż oscyluje między tęsknotą za wolnością, a potrzebą bliskości z tą kobietą. Ale drogie, nie chcesz drogie na panie ten... słuchaczki, słuchajcie, bo to jest naprawdę bardzo ważne, co teraz nasi goście opowiadają. No tak, no ale to nie chcesz ze mną teraz rozmawiać. W ogóle nie chcesz ze mną rozmawiać. Ale kobiety też są specyficzne w innym sensie i mężczyźni też powinni zaakceptować, że kobieta jest jak sinusoida, jak fala. Mhm. Ona się jednego dnia unosi, czuje się bosko, jest pewna siebie, jest atrakcyjna, a za chwilę sprowadza się w dół. Staje się taki troszeczkę upadek, dobija do tego dna i mężczyzna powinien się nauczyć, umieć amortyzować ten upadek taki kobiecy. A jeżeli on jest w tej chwili właśnie w tej fazie takiej wyciszenia, że on się chce wycofać na chwilę do tej swojej jaskini, to jak to pogodzić? A kobieta przy okazji jest na samym dole tej sinusoidy, więc to jak to wszystko połączyć? Właśnie, po prostu trzeba nauczyć się tego. Ponoć jest tak, że umiejętność staje się umiejętnością, kiedy 200 razy powtórzymy daną czynność, a nawyk staje się nawykiem po 21 dniach, więc cały czas ćwiczymy. Musimy dużo, dużo ze sobą rozmawiać. I właśnie jak rozmawiać, czyli jak budować te komunikaty, żeby jednak porozumieć się, połączyć te dwa światy męskie i damskie. Tak więc to jest... Czyli tutaj cały czas wracamy do tego stwierdzenia, że kobieta jest z Marsa, mężczyzna z Wenus, albo obojętnie. Czyli albo obojętnie, dokładnie. Potrzeba takiej akceptacji. No ale co to znaczy, że jest jak jaskiniowiec? To znaczy, że nie potrzebuje w danym momencie rozmowy, nie chce rozmawiać i trzeba to zaakceptować? Czy... Tylko mężczyzna jest jak sprężyna. On czasem musi się oddalić, po czym jak się wyciszy, bo ma przykładowo problem. Mężczyźni rozwiązują problemy zazwyczaj w ciszy sami ze sobą. Nie proszą o pomoc. Jeżeli proszą, to tylko wtedy, kiedy faktycznie jej potrzebują. I kobieta powinna zaakceptować ten świat męski. Często to jest tak w dzisiejszym... Że nie od razu chce mężczyzna rozmawiać ze mną, tak? Że może wieczorem na spokojnie, tak? A niekoniecznie on musi się w drzwiach sam, on musi tuż się po pracy. Sam zmierzyć z tym problemem, bo mężczyźni są nastawieni na cele, na zadania, na efekty. A kobieta rozwiązuje swoje problemy poprzez słowotok bardzo często. Mężczyzna mówi tylko i wyłącznie z jednego powodu, a kobieta mówi aż z czterech powodów. Równocześnie. I dlatego mężczyznę można, drogie panie, obsługiwać naprawdę pilotem z dwoma klawiszami. Bardzo prosta obsługa mężczyzny. Bardzo prosta obsługa mężczyzny. Zazdraszczam, ale teraz już wracamy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim doradca zawodowy Małgorzata Kwiatkowska. Pani Małgorzata mówiła o tych różnicach pomiędzy kobietą a mężczyzną, no i dobrze byłoby, żebyśmy te swoje różnice zaakceptowali. Zrozumieli najpierw. Zrozumieli. Mężczyzna, jak jaskiniowiec, czasami potrzebuje się oddalić, przemyśleć. Ojejku, jaskiniowiec. Na spokojnie. Ale tak
pozytywnie. No wiesz, i on idzie do jaskini, przemyśli i na spokojnie wraca z otwartą głową, a kobieta by chciała mówić. Pyta, czy mięso już jest gotowe. No i właśnie, pytanie, co zrobić? Kobiety są nastawione na wieczne udoskonalanie. One wprowadzają taki domowy sztab, taki komitet udoskonaleń. Pani Małgorzata, ale mężczyzn już się nie da udoskonalić. No. Są tacy wspaniali, tak? No, według mężczyzn naprawiamy tylko to, co jest całkowicie zepsute. A kobieta, mimo że... Tacy wspaniali jeszcze... Tak, nie zna się na danej dziedzinie, to ona i tak stoi nad nim i chciałaby cały czas go poprawiać, udoskonalać. I to się często przeradza w taki bardzo duże krytykowanie, czego mężczyźni nie lubią, bo mężczyźni jednak lubią aprobaty. Dopieścić. Tak. Podziw, jaki jesteś wspaniały, jak to świetnie robisz, prawda? Dokładnie, musimy ich chwalić za to, za ich starania, za to, że w ogóle że coś działają. Że chcieli to gniazdko przykręcić jednak po 3 miesiącach, prawda? Dokładnie. A tak jak mężczyzna oddala się i potrzebuje czasem oddalić się od kobiety, bo on wciąż oscyluje między wolnością, potrzebą wolności, tęsknotą za wolnością, a jednak potrzebą zbliżenia się do kobiety, tak kobieta zorientowana jest na te relacje i cały czas mówi. Jak wcześniej wspominałam, kobieta mówi z kilku powodów, a mężczyzna tylko z jednego powodu. Mężczyzna mówi tylko wtedy, kiedy chce przekazać jakąś konkretną informację albo ją uzyskać, a kobieta głośno myśli. Ona w momencie, kiedy cokolwiek mówi, to sama się zaczyna dowiadywać, co ona w ogóle chciała powiedzieć. Coś w tym jest, nawet mówimy często. Proszę. Faktycznie powiedziałam to głośno i lepiej to zrozumiałam. Tak, ja się dziwię, że kobiety same diagnozują ten problem. Ale bardzo dobrze. Trzeba mieć świadomość siebie, bo kobiecy mózg przypomina jak poplątane sznurówki, a mózg mężczyzny przypomina takie poukładane szuflady. On wyciąga daną szufladę z jakąś dziedziną i te szuflady się nie stykają ze sobą. Jest szuflada kariera, wyciąga karierę, zamyka. Jest szuflada rodzina, wyciąga, zamyka. A u kobiet to jest takie wieczne sprzężenie, taka... No i dobrze, troszeczkę to w tych naszych głowach jest pomieszane. No i wróćmy do tematu w związku z tym, czy można kłócić się na zdrowie, czy konstruktywna ta kłótnia może być, skoro mamy zupełnie inne myślenie. Skoro ten mężczyzna momentami... Jak się porozumieć? Tak jest, chciałby zostać z boku, a my chciałybyśmy w tym momencie tymi wszystkimi myślami się podzielić. Przede wszystkim jasne, doprecyzowane komunikaty. Czyli kobieta musi się nauczyć, że nie krytykujemy. Ponoć kłótnia z kobietą przypomina koncert. Mhm. Na początku nowości, a potem stare hity, tak? Czyli skupiamy się jest, tylko tak. Na problemie. Nie mówi, może na przykładzie podam coś takiego. Kobieta ona nie umie prosić. Ona myśli, że miłość nie prosi. Że mężczyzna jak kocha, to sam się domyśli. Oczywiście, bo powinien wszystko wiedzieć. Ale niestety mężczyzna się nie domyśli. Domyśl się, tak zawsze jest, domyśl mężczyzna się. Mężczyzna musi być poproszony. Jeżeli kobieta jest nieszczęśliwa w związku i nie dostaje tego, czego chce, to znaczy, że a, albo nie potrafi prosić, albo robi to nieumiejętnie. Zamiast powiedzieć wprost, kochanie, wynieś proszę śmieci, to kobieta powie tak, śmierdzą śmieci. One za chwilę dostaną nóg i chyba wyjdą z tego mieszkania. No. Co mężczyzna słyszy? No diabli go biorą po prostu. On nie wie dalej, o co chodzi. Trzeba mówić jasne komunikaty. A to jest ten lewy przycisk na pilocie i ten jeden, tutaj z lewej strony. Wynieś śmieci. To jest takie proste, słuchajcie. No. Tak, dokładnie. I tak samo jest na innych przykładach. Kobieta może powiedzieć, w bagażniku są zakupy. No i co z tego? No i co? Dla mężczyzna się skupia na fakcie, że są zakupy, ale co z tego wynika? Kobieta nie poprosi wprost, przynieś proszę zakupy z samochodu. Czyli czy możesz powiedzieć, która jest godzina? Mogę. Trzymamy się tematu, konkretyzujemy, tak? Tak. Mówimy jasno. Natomiast co jeszcze? Na pewno byłoby dobrze wzajemnie się nie obwiniać, ale o tym za moment. Za 29:10. Za 21 minut, godzina 10. Wracamy do rozmowy. Małgorzata Kwiatkowska. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak kłócić się na zdrowie. To oczywiście hasło tylko, ale tak naprawdę to próbujemy budować takie metody komunikacji, żeby do tych kłótni nie dochodziło. Pani Małgorzata, pani mówiła o budowaniu właśnie tej komunikacji. Pani to tak mądrze przed chwileczką poza anteną nazwała. Ja nie potrafię tego powtórzyć. Jak budować konstruktywną i wspierającą, asertywną informację zwrotną? O, właśnie to miałem na myśli. To
otoczy. Fakt, uczucie, oczekiwanie. O, dokładnie tak. Czyli tak. Jak rozmawiać, tak. Jeśli najlepiej nie kłócić się, startujemy natomiast jeśli... Tak, na jakimś przykładzie, dochodzi. Gdybyśmy tak, mówili startujemy to. Z komunikatu zawsze ja, nie ty, bo ty to jest taki stan oskarżycielski. Czyli... Bo ty zawsze to, bo ty tak, tamto, tak, bo ty... Tak. Bo ty nigdy... Skupiamy się na fakcie, co jest faktem, czyli zachowanie mojego partnera, które mnie się nie podoba. Przykładowo, jeśli rozmawiamy ze sobą, a ty w tym momencie patrzysz na zegarek, to ja, czyli to był fakt, to zachowanie partnera. I teraz o uczuciach, jak ja się czuję. Nie tłamsimy tych uczuć, bo jak będziemy tłamsić negatywne uczucia, to w końcu przyjdzie czas, że te pozytywne także zgasną. To ja wtedy czuję się ignorowana. I oczekiwanie albo prośbę, co w tym związku zrobimy. Albo to akurat była zachęta, ale może być też to sformułowane w formie prośby. Czyli podajemy zachowanie, które nam się nie podoba, które jest faktem, pamiętajmy, nie możemy uogólniać, nie możemy... O konkretnej sytuacji. Katastrofy. Mężczyzna jest nastawiony na fakty. Tak. Tak, dokładnie. Potem mówimy o swoim odczuciu, o swoich emocjach, jakie targają nas i potem prośbę albo jakąś zachętę, oczekiwanie, jakie byśmy mieli do partnera. Czyli byłoby miło, gdybyś nie patrzył na zegarek po prostu, tak? W momencie, gdy rozmawiamy, tak? Żebyś słuchał aktywnie. Mężczyzna bardzo często mówi, przecież słucham ciebie, jestem w stanie powtórzyć każde słowo, co powiedziałaś. To, co ja teraz powiedziałem. Ale słuchanie aktywne to jest coś innego. To jest, żeby słuchać aktywnie, to kobieta potrzebuje tego zainteresowania, tej troski, uwagi, prawda? Tej uwagi. I mężczyzna powinien chociaż parę pytań jakichś takich uzupełniających zadać, żeby kobieta czuła, że on ją... słucha. No kobieta tak, ale on woli powiedzieć na przykład, że no ale już o tym mówiłaś. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu. To są te różnice między kobietą a mężczyzną. Kobieta musi się wygadać, bo ona tak uzewnętrznia swoje emocje i daje jej to ulgę. I mężczyzna, jeżeli jest dobrym partnerem, to wysłucha, bo ona potrzebuje tego. A kobieta, jeżeli akceptuje tę różnicę męskie, to zaakceptuje to, że mężczyzna czasem musi sobie pomilczeć i schronić się w swojej jaskini. Pani Małgosiu, ale jak praktykować to wszystko? Bo tak mówimy, to wszystko fajnie brzmi teoretycznie. Rzeczywiście powiedziała pani mnóstwo no, kapitalnych rzeczy z punktu widzenia mojego mężczyzny, bo teraz lepiej rozumiem, jak funkcjonuje kobieta w sferze tej mentalnej i w sferze relacji z mężczyzną. I myślę, że odwrotnie też nasi słuchacze takie wnioski potrafią po tej rozmowie wyciągnąć. Ale no właśnie, jak się tego nauczyć? Pani powiedziała poprzez ćwiczenia. No ale budują w nas emocje. Jak te ćwiczenia właśnie wcielić w życie, żebyśmy faktycznie sobie mogli usiąść razem i budować te relacje świadomie już? No przede wszystkim cały czas jak ze sobą dużo rozmawiać, no i ćwiczyć, bo czynność powtarzana kilkaset razy staje się naszą umiejętnością. Nawyki się wytwarzają ponoć po 21 dniach. Tak więc, to jest kwestia neuronów też, prawda? Tak, no trzeba się docierać, nie poddawać się jednak i zawsze z nastawieniem wygrana, wygrane, że oboje musimy z tej komunikacji, z tego konfliktu wyjść zwycięsko. Czyli trzymamy się na pewno tematu, używamy komunikatu ja. Ja czuję się tak i tak w tej sytuacji. Nie uogólniamy. Co jeszcze? Na co jeszcze zwrócić uwagę, tak żeby obydwie osoby właśnie wygrane wyszły z tej kłótni. Pamiętać też, jakiej miłości potrzebujemy. Są dwa rodzaje miłości. Kobieta potrzebuje miłości opiekuńczej i dlatego błędem jest, jeżeli kobieta też taką, ona myśli, że jak ona taką potrzebuje miłość, to też ona taką miłość daje mężczyźnie. A mężczyzna wręcz przeciwnie, potrzebuje miłości ufającej. Mhm. I dlatego on ufa, że jeżeli kobieta o nic nie prosi i nic nie mówi tych takich jasnych komunikatów, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Czyli pamiętajmy, że my kobiety potrzebujemy troski, a mężczyzna potrzebuje zaufania. Ach. I czasem do tej swojej jaskini musi też wejść. Drogie panie, pamiętajcie. To taka kropka. A więcej to... Mężczyzny na koniec. Więcej zapraszam na jutrzejszy nasz festiwal w Opolu w kawiarni Fika Volvo Volvo Concept Store, Fika Cafe. Solaris Center, tak? Energia jest w tobie, Festiwal Pasji w Opolu. Tam będzie można spotkać się również z panią Małgosią. Pani Małgosiu, od 17.40, tak? Jak tak, czytamy ja w planach. Ja występuję, dokładnie. Natomiast ten festiwal od 13 do 21 bardzo dużo ciekawych tematów. Zresztą wspominaliśmy już o tym także w Radiu Opole. Do tego będziemy wracać jeszcze po godzinie 10. No i wtedy będziemy pytać, czy godzić się w łóżku. No,
Czy jest to sposób na rozwiązywanie problemów? Za 15 minut, za 15:10 bardzo dziękujemy pani za wizytę w studiu, a naszym gościem była Małgorzata Kwiatkowska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.